Zmierzamy w stronę najbliższego zamarzniętego jeziora. Wysłałem ekipę przodem, by wybiła w lodzie przerębel. Wiatr jest bardzo silny. Tu się łączą podmuchy z pobliskich wąwozów. Zimowy wicher z Wyoming. Nie cierpi chłodu. Nienawidzi go. A takiego zimna jeszcze nie czuła. Proszę. Ojej. Musisz stawić czoła lękom i bólowi. Zrobimy to razem. To będzie dla niej trudne, ale Tatiana pokazała już, że nie lęka się tego, co ją przeraża. Oto ostateczne zimowe wyzwanie. Widzisz torbę? Tak. Jest w niej raca. W środku? Tak. A woda jest lodowata. Poczujesz paniczną potrzebę zrobienia wdechu. To reakcja na zimno. Nie wolno ci tego zrobić. Zachowamy spokój. Temperatura wody bliska jest 0 stopni. Wejście do jeziora jest sprawdzianem odwagi. Zanurzenie się w wodzie rozpocznie wyścig z czasem, zanim pojawi się zabójcza hipotermia. Tak bardzo się boję. Nie wiem, czy to zniosę. Boję się, że odruchowo spróbuję wciągnąć powietrze. Postaram się jednak, żeby do tego nie doszło. Wejdę pierwszy. Pierwszym wyzwaniem jest powstrzymanie mimowolnego wdechu. Potem wystarczy zachować spokój i nie panikować. Po wejściu trzymaj się krawędzi. Poślizgnę się. Nic ci nie będzie. Spokojnie. Trzymaj się i panuj nad sobą. Zachowaj spokój. Bardzo dobrze. Najpierw wyłowimy to, naszą racę. Pierwszy etap hipotermii to dreszcze. Drugi, koniec dreszczy. Trzeci, śpiączka. Nie. Odrętwienie? Nie. Utrata przytomności. Czwarty, pozorna śmierć. Doskonale. I piąty, zgon. Co robimy w wodzie? Wychodzimy, suszymy się i poruszamy. Dokładnie. Wyłaź. Podeprę cię. Owiń się ręcznikiem. Zaraz wyschniesz. Zdejmij mokre ubranie, wysusz się i poruszaj. Brawo, jesteś niesamowita. Przed wejściem do wody skupiłam się na tym, by zachować spokój, ale gdy tylko ją poczułam, zaczęłam krzyczeć. Zapamiętała prawie wszystkie etapy hipotermii, a uśmiech ani na chwilę jej nie opuścił. Szumi mi w głowie. Nigdy nie doświadczyłam takiego stanu. Następująca po nim euforia jest cudowna. Co zrobisz po powrocie? Zrobię sobie gorącą kąpiel, 3-godzinną. Zasłużyłaś na to.